Witamy w cotygodniowym magazynie FLS Weekend. Są z nami w studiu jak zwykle Maciek i Wojtek. Tam. Witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o sędziach, jaki wpływ ma rola sędziego w amatorskiej lidze piłki nożnej. A na sam koniec zaproszę Was do oglądnięcia najładniejszych bramek w miesiącu kwietniu. Panowie, to jak to jest? Sędzia kalosz w amatorskiej lidze? No ostatnio faktycznie było głośno na temat naszych arbitrów. Mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, w której pierwszy głos, który gdzieś tam narzeka na postawę arbitrów, powoduje, że wszyscy następni też się troszeczkę nakręcają i w ostatnim tygodniu faktycznie zrobiła się taka, myślę, nieprzyjemna nagonka na pracę naszych arbitrów. Pojawiały się różne propozycje mówiące o tym, żeby podwoić liczbę sędziów, żeby było ich dwóch na boisku. Pojawił się pomysł związany z wprowadzeniem ocen sędziowskich. No i po zastanowieniu postanowiliśmy pójść tą drogą, czyli od przyszłego tygodnia rozgrywek, czyli tygodnia po weekendzie majowym, postanowiliśmy wprowadzić taką ocenę dla arbitrów. No i zobaczymy, czy sędzia kalosz. Wydaje mi się, że wbrew pozorom poziom sędziowania w FLS jest całkiem dobry. Znaczy są jakby dwa style sędziowania i też różne preferencje zespołów. Jedni lubią sędziów takich bardzo profesjonalnych, którzy sędziują stricte zgodnie z przepisami. Inni znowu już wolą taki, nazwałbym to bardziej podwórkowy styl sędziowania, gdzie no, przymyka się oko na jakieś tam drobne niedociągnięcia, takie aptekarstwo. Więc teraz my musimy jako organizatorzy znaleźć jakiś złoty środek, tak żeby zadowolić obie te frakcje sędziowskie, że tak się wyrażę. No i myślę, że takie oceny nam w tym pomogą. Będziemy to organizować w ten sposób, że każdy mecz będzie oceniany przez organizatora, czyli jednego z nas. I dodatkowo kapitan każdej z drużyn po meczu będzie mógł wystawić swoją ocenę. Oceny będą zapisywane do protokołu meczowego i na tej podstawie będą wyciągane średnie ocen, więc będzie można porównać, który styl sędziowania, który sędzia sędziuje lepiej. No i też automatycznie będziemy mieli ranking sędziów, kto radzi sobie najlepiej. Wojtek, a jak ty zapatrujesz się na te zmiany? Znaczy, jeśli chodzi o te oceny, no to myślę, że to jest dobry pomysł. Aczkolwiek no, zdarzają się sytuacje, w których rozmawiamy czasami z kapitanami drużyn i jedna drużyna mówi, że świetny sędzia, tylko sędziował pod drugą drużynę, a potem drugi kapitan mówi, że no, słaby sędzia i sędziował pod drugą, prawda? Więc to głosy są różne, więc te oceny też mogą być skrajnie różne. Natomiast no, mamy nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże w ocenie arbitrów. Natomiast jeśli chodzi o pomysł z dwoma sędziami, no to gdybym miał pewność, że to wyeliminuje błędy, no to jak najbardziej. Natomiast takiej pewności nie mam, bo nawet w zawodowych ligach zawodowi arbitrzy błędy popełniają. Jest ich też więcej na boisku i tak jak zawodnicy się mylą w sytuacjach sam na sam, tak sędzia też ma prawo się pomylić. To jest normalne, to jest urok piłki. Także pomysł z dwoma sędziami raczej mi się nie podoba. Natomiast te oceny jak najbardziej myślę, że to jest trafiony pomysł. Tak, więc będziemy szli jakby w kierunku, powiedzmy w ten sposób, na takiej jawności, jeśli chodzi o arbitrów. To znaczy każdy z naszych sędziów będzie miał na stronie naszej internetowej, powiedzmy, taki profil. Tak jak zawodnicy mają profile, tak samo arbitrzy też taki profil mieć będą. Przy każdym meczu będzie informacja, kto dany mecz sędziował, więc myślę, że w tym momencie sędziowie są trochę anonimowi, więc nie wiadomo, kto który mecz sędziował. Więc postanowiliśmy to jakby odtajnić, tak? Będzie wszystko kawa na ławę, jasne i przejrzyste. No i mam nadzieję, że to też w pewnym sensie wpłynie na odbiór arbitrów przez uczestników ligi, bo wydaje mi się, że przypominam sobie, jak zaczynaliśmy przygodę z FLS, jeśli chodzi o sędziowanie, postawiliśmy sobie za cel, że nasi sędziowie mają być przede wszystkim zaangażowani w grę, w sytuacje boiskowe i prezentować odpowiedni poziom kultury osobistej. Wiadomo, że błędy zawsze się będą zdarzać i tego nigdy nie unikniemy. Więc co do tego jesteśmy świadomi, że takie pomyłki się mogą zdarzać, natomiast chcielibyśmy mieć pewność, że praca naszych arbitrów jest pozytywnie oceniana, tak, i w tym kroku zmierzają te zmiany. A wy jako grające osoby wolicie taki styl sędziowania angielski, czy żeby sędzia bardziej pozwolił grać, czy jednak żeby był dokładnie i skrupulatnie punktował zawodników? Jeśli o mnie chodzi, to na przykład kwestia, powiedzmy,
wznawiania gdzieś tam pod własną bramką na przykład z autu, czy wybije powiedzmy, tam ta piłka się delikatnie toczy, czy nie, to jeśli nie odnosi na przykład z tego korzyści, to moim zdaniem to już bym nie gwizdał, prawda? No, więc takie stricte powiedzmy trzymanie się w tej sytuacji to bym odpuścił. Natomiast na przykład jeśli pod bramką przeciwnika jest rzut wolny, piłka się toczy, ktoś zagrywa stoczący, no to wtedy już należałoby to odgwizdać, więc też taki powiedzmy złoty środek należałoby w tych wszystkich sytuacjach znaleźć. Natomiast no, jeśli chodzi o takie sędziowanie w stylu angielskim, powiedzmy twardą grę, no to też uważam, że wszystkie gwizdać nie można. Tak, bo to przeszkadza w grze, tak? Fajnie się gra, jak jest gra płynna, akcja za akcję, a nie co chwilę słyszymy gwizdek sędziego, który utrudnia jakby wejście w mecz czy płynną grę, więc fajnie się gra i fajnie się ogląda mecze, w których gra jest płynna i nie jest co chwilę przerwana gwizdkiem. Natomiast z racji tego, że tutaj też się trochę zajmujemy kontrowersjami, pracą sędziów, więc myślę, że przepisy opanowaliśmy w stopniu powiedzmy ponadprzeciętnym, więc no, każdy jakiś tam drobny błąd sędziego też może irytować na boisku. Natomiast myślę, że zgodzimy się z tym, co mówi Wojtek. Gdyby faktycznie sędziowie chcieli wszystkie tego typu sytuacje gwizdać, to też doprowadzałoby to do pewnej irytacji, tak? Że co chwilę gwizdek, co chwilę przerywana gra i co chwilę ten taki aptekarski styl sędziowania. Natomiast co do męskiej gry, jeżeli coś jest zgodne z przepisami, to jak najbardziej jestem za. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem na wstępie, teraz zapraszam wszystkich Was do oglądnięcia najładniejszych bramek w miesiącu kwietniu i zapraszam Was od razu na część poświęconą Lidze A.